Witam Państwa bardzo serdecznie. To będzie moja kolejna rozmowa z cyklu Kultura Wykluczenia. Rozmawiamy o wykluczeniu, którego się nie zauważa, o którym nie dyskutujemy, które nam czasami umyka, a które czasami jest równie bolesne jak to jawne, które jest rzeczą oczywistą, czy nawet niezgodną, prawda, z prawem, czy z moralnością. Dzisiaj będę rozmawiała z doktorem Radosławem Czarneckim. Witaj, Radku. Cześć, witam Państwa. I będę chciała, żebyśmy porozmawiali o takim wykluczeniu, które może się Państwu wydawać wręcz niewykluczeniem, bo chodzi o wykluczenie ateistów, a więc tych osób, które deklarują, prawda, brak wiary w Boga, nie uczestniczą w różnych obrzędach. To jest takie wykluczenie, niewykluczenie, ponieważ w społeczeństwie ateizm nie jest nielegalny. Można powiedzieć, że Europa się zlaicyzowała i żyjemy w świeckim państwie ze świeckim prawem. Natomiast mam takie wrażenie, że to nie jest do końca sytuacja komfortowa dla kogoś, kto deklaruje, że jest ateistą. Powiedz, Radku, jako z jednej strony i działacz społeczny, ale również naukowiec zajmujący się religiami, jak uważasz, jaka jest sytuacja ateisty we współczesnym świecie? Bo może ja przesadzam i w zasadzie powinniśmy przerwać to nasze nagrywanie i wypić spokojnie kawę. No nie. Witam jeszcze raz Państwa. Witam Cię, Joanno. Mi się wydaje, że może zacznijmy od Polski. Polska jest bardzo specyficznym krajem pod tym względem. Tak jak powiedziałaś, w zasadzie ateista ma takie same, prawa jak każdy. Ale ja to nazywam taką, z jednej strony jest to opresja całej zbiorowości, która w swojej narracji, w gestach, w symbolach przytłacza tego innego człowieka, a z drugiej strony, no myśmy już chyba rozmawiali na ten temat, to jest tak zwana przemoc symboliczna, która w każdym miejscu jest w naszym kraju. Żeby nie być gołosłownym, obecny rok w Polsce jest rokiem Jana Pawła II. Teraz jest chyba stolecie u jego urodzin i wyobraźmy sobie, że w takim mieście jak Rzeszów odsłonięto szósty pomnik papieża. Chcę Cię taką rzecz zapytać. Ile jest pomników Marii Curie Skłodowskiej w Polsce? A jest to jedyna Polka, która otrzymała dwie nagrody Nobla. Jest to jedna z największych naukowczyń, że tak powiem, czy wynalazców pierwszej połowy XX wieku. I to jest, można powiedzieć, pewien symbol, w każdym razie dla mnie, polskiej nauki, polskiej myśli, polskiej racjonalności. I to jest dla mnie zasadnicza sprawa, bo trzeba sobie przypomnieć, że bodajże w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, w konkursie na największą Polkę wszechczasów Maria Curie Skłodowska przegrała ze świętą Faustyną. To też jest jakimś odzwierciedleniem ducha naszych czasów w Polsce. Co to ma wspólnego z ateizmem? A właśnie ma. No właśnie. Właśnie ma, bo zarówno święta Faustyna, jak i Jan Paweł II są kojarzeni wyłącznie z jednym wyznaniem, z jednym światopoglądem i z określoną wizją zarówno człowieka, jak i świata. To jest moje zdanie. I uważam, że
Polsce ateista ma ciężko. Po prostu jest, to jest, powiedzmy, jest pod olbrzymią presją, której w zasadzie nie widać. Ale poczekaj, poczekaj, no właśnie, bo zacząłeś od tego przykładu symboli. Ja sobie od razu pomyślałam o wszystkich krzyżach albo w salach szkolnych, albo w szpitalach, ale też na ulicach, na różnych rogatkach, skrzyżowaniach, rondach. No rzeczywiście Polska pod tym względem jest pełna symboli religijnych, ale z drugiej strony no, będziemy mieć argumenty takie, że jednak chrześcijaństwo to jest tradycja, Polska zawsze była katolicka, czy będziemy mieć też argumenty, że to są symbole przecież pozytywne, Jan Paweł II kojarzy się z taką z jednej strony wizytówką Polaków w świecie, z drugiej strony ludzie uwielbiają przywoływać jego encykliki, pokazywać, prawda, tą pozytywną jego myśl, więc no, skąd to założenie, że symbole, prawda, symbole religijne, czy to takie emblematy. Dla mnie Jan Paweł II trochę jest takim też właśnie nie tyle świętym, nie tyle byłym papieżem, co takim emblematem trochę, który jest często przywoływany przez osoby związane z Kościołem katolickim. Ale dlaczego właśnie ta symboliczna ścieżka miałaby być jakoś ograniczająca czy piętnująca? No nie jest piętnująca, może nie jest ograniczająca, ona jest opresyjna według mnie. A to jest trochę inaczej. Poruszyłaś taką sprawę, no dobrze, możemy powiedzieć, że cała postać i to wszystko, co jest z Janem Pawłem II w Polsce, jest jakimś logo, jest brandingiem określanym, jeżeli będziemy to sprowadzać do współczesnego takiego konsumpcyjnego świata, bo to tak trzeba też powiedzieć. Ale nikt nie mówi w Polsce, że jest to logo, które się kojarzy gdzieś na świecie bardzo, no powiedzmy delikatnie mówiąc, niekomfortowo. Coraz więcej jest informacji, że jednak ten pontyfikat nie był do końca takim świętym, co u nas się przemilcza. I to właśnie w kontekście tego, że ludzie, którzy są albo agnostykami, albo ateistami, podnoszą właśnie te rzeczywiste, jak widzimy, ciemne strony tego pontyfikatu. I tu jest właśnie zderzenie, bo jeżeli by środowisk same katolickie, nie mówię o ortodoksach czy purytanach katolickich, bo nie od tego nie od nich wymagać możemy, ale od tych tak zwanych katolików światłych, liberalnych, same by dokonały dekonstrukcji tego kultu. To byłoby może okej dla ludzi takich jak ja czy ty. A tutaj w tym przypadku, bo współczesna kultura, jak wiesz doskonale, Joanno, polega przede wszystkim na dekonstrukcji wszystkich mitów, kultów. Bo zresztą tak jak powiedział kiedyś Kotarbiński, żeby wiedzieć, co jest nie do podważenia, musimy podważyć wszystko. No u nas niestety tego nie ma. I wracając do naszego, do tezy, od której żeśmy wyszli, to pierwszym, ja w każdym razie się spotkałem wielokrotnie z czymś takim, ze strony środowisk katolickich wobec mnie. Ty nie masz prawa tego krytykować, bo ty jesteś, nie jesteś, i następują uzasadnienia. To jest też swego rodzaju wykluczenie i może nawet odsunięcie na drugi plan, jakby to powiedzieć, debaty publicznej. Bo jeżeli, to jak powiedziałaś, bo to jest też argument tej drugiej strony, chrześcijaństwo katolickie jest niesłychanie znaczącą częścią kultury i historii Europy, zresztą ja tego nie podważam, to również trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko pozytywna strona. To są również prześladowania, by nie mówić o ludobójstwie i o zbrodniach. I nie tylko dokonania tych
no niemoralnych i haniebnych czynów, ale jeszcze uzasadnienie ich etycznie, moralnie i teologicznie. Doskonale wiemy, o czym mówimy. No, symbole niestety mają to do siebie, prawda, że mogą nieść czasami sprzeczne znaczenia. A w przypadku symboli religijnych zwłaszcza, prawda, to co dla wyznawców może być właśnie pozytywne, dla ludzi innej wiary, prawda, czy bezwyznaniowych może być właśnie opresją, może być przemocą, o czym choćby historia takiego nawracania chrzczenia, chrystianizowania bardzo dobrze świadczy. Ale patrząc dalej, prawda, na nasze czasy i trochę wychodząc poza tą sferę symboli. Ja tak sobie pomyślałam, jak zacząłeś mówić o tym, że no choćby pontyfikat Jana Pawła II, dzisiaj już wiemy, wcale nie był takim, prawda, jasnym momentem w historii Kościoła, o czym świadczy choćby skala przemocy seksualnej, prawda, i tego, co nazywamy aferą pedofilską, a tak naprawdę jest zbrodnią, która przez wiele lat rozwijała się właśnie też za pontyfikatu Jana Pawła II, który nic z tym nie robił, chociaż wiedział o problemie. Więc prawda, gdy popatrzymy na to z tej strony, to wydaje mi się, że tutaj dotykamy ważnej kwestii, prawda, to milczenie, to niedopuszczanie do debaty, czy to udzielanie tylko jednego głosu. No w tej chwili w Polsce znowuż możemy obserwować takie zmurzenie, intensyfikację działań ludzi pokroju Kai Godek czy Ordo Iuris, którzy chcą nam narzucić w prawie świeckim religijne, prawda, zasady postępowania, jak choćby kwestie dotyczące aborcji, czy niezgoda na małżeństwa homoseksualne. To wszystko pokazuje, że w momencie, kiedy nie ma tej równowagi, nie ma tej debaty, może wręcz dojść do zawłaszczenia poglądów jednej strony przez drugą. I tu od razu pojawia się to pytanie, jak uważasz, czy w tej chwili rzeczywiście mamy, bo może znowuż przesadzam, czy w tej chwili mamy sytuację, w której ta relacja Kościół-Państwo jest zaburzona, prawda? Tutaj chodzi mi właśnie o te domagania prawa, no przede wszystkim choćby religijnego, katolickiego wobec prawa świeckiego. Ja się z Tobą zgadzam. Poza tym, jeżeli mówię, ciągle mówimy o symbolach, ale to również trzeba po sobie powiedzieć o pewnej estetyce. No to dam drobniutki przykład. Jeżeli jest przyzwolenie władz państwowych na pokazywanie drastycznych zdjęć, to dotyczy walki pro-choice i pro-life, to właśnie przez środowiska pro-lifers, często bardzo przesadzonych i bardzo brutalnych, publicznie. I na to się nie reaguje, te publicznie pokazywane fotografie, obwożone przez miasta, czy i to już jest zupełnym skandalem, pokazywane na lekcjach małym dzieciom mogą wywołać potężny stres u dzieci. Ja się na to na przykład nie godzę. I zaraz będzie jedna rzecz. O właśnie. I ta retoryka taka talibańska, niesłychanie purytańska czy ortodoksyjna, że ktoś, kto jest przeciw, to jest za zabójstwem. Jest mordercą i na to się nie reaguje, to na to mojej zgody nie ma. I to jest kolejny element tego wykluczenia tych innych, zawłaszczania przestrzeni publicznej przez retorykę, ja to określę jasno, talibańską. A przechodząc szerzej, no właśnie, Joanno, chciałem powiedzieć, że pontyfikat Jana Pawła II, październik 78 i luty 79, kiedy w Teheranie zasiada Chomejni, jest dla mnie osobiście pewną cezurą czasową.
kiedy dwaj charyzmatyczni i niesłychanie ortodoksyjni i purytańscy osobnicy stają na czele potężnych środowisk religijnych. I od razu wyprzedzam. Oczywiście, Khomeini jest kojarzony z szyitami, którzy stanowią tylko 15% ummy muzułmańskiej, ale jego ortodoksyjne, takie czysto fundamentalistyczne podejście i interpretacja islamu wywarła niesłychanie silny wpływ w ogóle na całą zbiorowość muzułmańską. I dla mnie jest to jest właśnie, to jest cezura czasowa. Khomeini i Jan Paweł II, media się nimi niesłychanie zainteresowały, pokazywały ich niczym, można powiedzieć, gwiazdy rocka czy gwiazdy estrady. Fascynacja, emocje. I nie było od razu krytyki. Oczywiście była większa krytyka, dotyczyła Khomeiniego, choć była to krytyka, moim zdaniem, zupełnie, ona była zupełnie z innych pozycji, nie takich, jak my tutaj dzisiaj rozmawiamy. I chciałbym jeszcze taką rzecz podnieść, że od tego czasu daje się zaobserwować na świecie radykalizację i taką fundamentalizację stanowiska. I to nie tylko w Polsce, to również obserwujemy, może w mniejszym stopniu w Europie Zachodniej, Europa Zachodnia się silnie zlaicyzowała, ale w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, czy w świecie właśnie muzułmańskim. To już szerzej trzeba powiedzieć. Jeżeli świat będzie dążył do takiej radykalizacji, to nie widzę tego pozytywnie, bo tacy ludzie, którzy nie opowiedzą się jednoznacznie po którejś stronie, to będą zmiażdżeni, mówię, przez te całe olbrzymie machiny religijne. Ale czy nie zarysowuje się tutaj problem takiej relacji światopogląd świecki, czy prawda, a wyznaniowy, czy ateistyczny wobec tak naprawdę fanatyzmu? Czy nie jest tak, prawda, że właśnie te tendencje fanatyczne w momencie, kiedy biorą górę, one gdzieś kasują możliwość dialogu? Zresztą być może po obu stronach, prawda, jeżeli dochodzi do takiej fanatyzacji, zacietrzewienia, to wtedy całkowicie nie ma dialogu. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywistość jest spluralizowana, prawda, żyjemy w społeczeństwie bardzo spluralizowanym, w momencie, kiedy nie mamy tego takiego, wydaje mi się, odgórnego, instytucjonalnego, narzuconego dyskursu, czy religijnego, czy świeckiego, czy jakiegokolwiek innego, jako jednostki, prawda, jesteśmy w stanie ze sobą bardziej współpracować niż w momencie, kiedy wchodzimy właśnie w te pewne role, które zwłaszcza pod wpływem fanatycznych, a czasami też charyzmatycznych, czy to przywódców, prawda, czy jakichś, prawda, liderów, będą coraz bardziej między nami budowały mury. Czy to nie jest wszystko właśnie problem fanatyzmu? No na pewno. Z tym, że chciałem tu przytoczyć, może wróćmy z powrotem do chrześcijaństwa, czy w ogóle do katolicyzmu. W Księdze Wyjścia jest taki akapit. Nie pozwolisz żyć czarownicy. O czym on świadczy? To jest Stary Testament, ale on jest akceptowany również przez katolików. On jest jednoznaczny. No, kim jest czarownica? Pytanie. Ateista jest pod jakimś w dużym stopniu określany jako czarownica, heretyk, nie nasz. Nie nasz przepraszam. Natomiast przeszukałem sobie przed naszą rozmową i przygotowałem bardzo charakterystyczny, bo to niektórzy mogą powiedzieć, że to jest Stary Testament, coś tam. No to odwołajmy się do Ewangelii według świętego Mateusza, która w jednym z rozdziałów
jest napisane tak. Dokładnie zacytuję, mam Pismo Święte, że tak powiem. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Co to znaczy? Kto nie jest ze mną? To jest podstawowe pytanie. I nie mówmy, że jest to symboliczne. Że to jest tak po prostu, że to 2000 lat temu tak napisano, czy tak myślano. Dzisiaj się tak samo myśli. To są właśnie źródła, o czym ty mówiłaś, Joanno, źródła fanatyzmu. Bo od razu ustawiamy tego innego na pozycji tej czarownicy z Księgi Wyjścia. Nie pozwolisz być czarownicy, jeżeli nie jesteś ze mną. Tu w ogóle figura innego, wydaje mi się, jest szalenie ważna, bo ona się pojawia w zasadzie w wielu religiach, o ile nie w każdej. I ten inny jako ktoś, kto jest właśnie niewierzącym heretykiem. I myślę, że nie trzeba sfanatyzowania, żeby ten inny budził jakieś takie niechętne skojarzenia, niemiłe skojarzenia. To myślę jest też takim ogromnym problemem, zwłaszcza współcześnie, prawda? Gdzie żyjemy w świecie, gdzie coraz bardziej ten inny puka do naszych drzwi, prawda? Nawet Clifford Geertz mówił, że inny zaczyna się na granicy mojej skóry i co widać, prawda? Bo nawet wewnątrz religii pojawiają się konflikty, różne schizmy, różne, prawda, kłótnie czy podziały. Ten inny bardzo łatwo może zostać wskazany, może to jest taki problem fundamentalny. Mi się też tak wydaje, że coraz bardziej dzisiejszy świat staje się wbrew pozorom, wbrew tej przyzwoleniu na ten pluralizm, ludzie dążą do coraz bardziej mniejszych takich ugrupowań, takiej naszości. Chcieliby być tylko ze swoimi. I to jest również według mnie źródłem tego fanatyzmu, o którym ty mówisz. A chciałem, bo będziemy chyba dążyć do jakiejś puenty, żeby zostawić naszym słuchaczom, nie wszystko dopowiemy, takie jest moje zdanie. Ja bym polecał, parę lat temu była wydana doskonała książka, Niezbędnik ateisty. To jest szereg wywiadów, które przeprowadził zresztą mój znajomy, Piotrek Szumlewicz, z wieloma osobami, które są klasyfikowane w Polsce jako osoby niewierzące. Mogę tutaj podać, na przykład jest Ludwik Stoma, nieżyjący już, Kinga Dunin, Agnieszka Graf, Bożena Klew, jeszcze żył wtedy, jak z nim rozmawiał, Krzysztof Teodor Teplitz, czy Zygmunt Bauman. Warto sięgnąć po tą książkę z tego tytułu, że można wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć, jak ludzie, którzy są ateistami albo się tak klasyfikują, jak patrzą na rzeczywistość. Moje zdanie jest takie, chociaż to jest czysto subiektywne, że ludzie, którzy są określani ateistami, są bardziej tolerancyjni. Mają większy dystans. A poza tym lepiej potrafią kochać innego człowieka. Tak bym tak powiedział. To puenta wyszła taka paradoksalna, prawda? Bo obrońcy wiary bardzo często właśnie mówią, że ateiści nie tylko, prawda, przejawiają jakieś takie egoistyczne czy nihilistyczne skłonności, ale właśnie nie potrafią, prawda, ani się poświęcić, ani żyć etycznie, ani kochać tego drugiego człowieka. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Drodzy Państwo, myślę, że puenta, jaką nam tutaj doktor Czarnecki zaproponował, daje do myślenia i z nią możemy się rozstać. No i oczywiście pozostaje ciągle pytaniem, na ile ateizm jest wykluczany, czy wyklucza, czy może trzeba zupełnie inaczej popatrzeć na te relacje wierzący-niewierzący. Dziękuję bardzo. Również dziękuję.
Dziękuję, Joanna. Dziękuję słuchaczom.